Hej, hej, witajcie kochani. Zapowiedziany live, wyjątkowy, wiele osób mnie o niego pytało. Wiele osób pytało mnie właśnie o ten temat. Temat bardzo na czasie, ale też bardzo kontrowersyjny, niepożądany, więc czasami będę dzisiaj mówić szyfrem i będę was informować o tym. Więc często pytacie mnie, jakie olejki polecam, czy w ogóle jest coś takiego, czy są olejki, które mogą zapobiegać objawom koronki, czy mogą występowaniu koronki, czy są olejki, które mogą łagodzić skutki itd., itd. Czy w ogóle są jakieś olejki? Przechodzimy do olejków eterycznych, ich roli w zapobieganiu, zwalczaniu wirusów, objawów, zapobiegania generalnie. Niektóre z olejki eteryczne okazały się bardzo obiecującymi środkami przeciwwirusowymi. To wykazało już bardzo dużo badań. Chyba nadużywam słowa bardzo, ale tak jest. Olejki eteryczne nie są substancją, która jest dla nas obojętna. Nie są substancją nieprzebadaną, co też wiele osób jakby podważa, że nie ma badań na działanie dowodów na działanie olejków. Oczywiście są, to są bzdury, jest ich mnóstwo. Ja dzisiaj na jednym się między innymi oparłam i to wam będę przekazywać. W jednym takim badaniu oceniono działanie przeciwwirusowe olejków eterycznych in vitro na grypę. To było badanie stricte na grypę, ale jakby w tym badaniu stwierdzono, że właśnie te olejki przebadane pod kątem wirusa grypy mogą mieć duży wpływ na naszą koronkę i na obecną koronkę, tak? Bo nie tylko na koronki występujące już od wczesnych lat, dawien dawna, ale na naszą koronkę obecnie panującą. I tutaj należy wymienić, właśnie to badanie wymienia kilka olejków, zwłaszcza na których były robione badania. Olejek z cynamonu, bergamotki, z trawy cytrynowej, przepraszam, tymianku i lawendy. Ja oczywiście zaraz powiem wam, jakie jeszcze inne olejki polecam, które były przebadane w wielu, wielu różnych przypadkach infekcji górnych dróg oddechowych. Ale teraz chcę jeszcze zaznaczyć, że olejki takie jak cynamon, bergamotka, tymianek i trawa cytrynowa wykazały do 100% skuteczności przy hamowaniu właśnie wirusa grypy H1N1. Olejek lawendowy był troszeczkę słabszy. Tutaj macie, widzicie, pod spodem zamieściłam wam dla wszystkich niedowiarków i osób, które mnie sprawdzają, bo często mnie pytacie, czy ja mam na to dowody. Tak, mam na to dowody. Proszę, tu jest wynik badania, możecie sobie poczytać, do tego się odnieść. Badanie jest po angielsku, ale łatwo można sobie przetłumaczyć. Więc zamieściłam tutaj dla was właśnie linka z badaniem. Jakich jeszcze olejków możemy użyć, by walczyć z tymi objawami? Oczywiście mięty. Mięta jest fantastyczna na drogi oddechowe. Imbir, kurkuma, eukaliptus, drzewko herbaciane. To są olejki, jakie ja polecam, na których było wiele badań robionych, które świetnie radzą sobie z wirusowymi infekcjami górnych i dolnych dróg oddechowych. Nie tylko nasilają one, nie tylko one zmniejszają nasilenie objawów, ale również zmniejszają taką liczbę tych patogenów, wirusów, ponieważ działają przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie. Czasami te wszystkie patogeny się nakładają. Nie dosyć, że mamy wirusa, mamy też przerost kandydy, mamy też różne sytuacje bakteryjne. Dlatego tutaj ważne jest zmniejszanie ilości tych patogenów. Jak używać olejków eterycznych? I tutaj przechodzimy do objawów, jakie mogą wystąpić przy właśnie infekcji wirusowej, przy koronawirusie. Powiedziałam troszkę ciszej, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. I teraz ja oparłam się oczywiście na badaniach i tutaj wam wymieniam wszystkie olejki, które ja polecam właśnie przy takich objawach, jakimi jest kaszel, tymianek, imbir, eukaliptus, melaleuca, czyli drzewko herbaciane, jeśli ktoś nie wie, mięta i lawenda. Tymianek
W zasadzie wyratował, jednym z olejków, który wyratował moją córkę z problemów z przerostem migdałków, jest właśnie tymianek. Tymianek i melaleuca, czyli drzewko herbaciane. Bardzo silnie działające olejki przeciwwirusowo. Imbir. Imbir zmniejsza kaszel i pozwala, działa wykrztuśnie i pozwala nam usunąć nadmiar śluzu, który podczas kaszlu zalega w naszych oskrzelach, w naszych płucach, w drogach oddechowych, ale też fajnie działa, sprawdzają się przy katarze. Brak smaku i węchu. I tutaj jest kilka olejków, które polecam. Zachęcam też do tego, żebyście zobaczyli na mój film na YouTubie, gdzie pokazałam, jak przywrócić sobie węch właśnie w momencie, kiedy go stracimy, jakimi olejkami, jak trenować nasz zmysł węchu. I tutaj takie olejki, jakie polecam, to jest na pewno mięta, na pewno cytryna, róża, co może być taką ciekawością dla wielu, ale ona fajnie działa właśnie, jeśli chodzi o działanie na nasz zmysł węchu, układ limbiczny, eukaliptus, goździk i kadzidło. Kadzidło, król olejków, fantastyczne działanie na nasz mózg, przenika barierę krew-mózg, z powodzeniem możemy go stosować właśnie w takim celu. Jeszcze cofnę się i powiem, jak stosować olejki na kaszel, bo o tym, że one mają pozytywny wpływ, to wszyscy wiemy. Przede wszystkim możemy smarować. Smarować na klatkę piersiową, smarować na plecy. Ale przy kaszlu bardzo efektywną metodą jest również metoda inhalacji przez usta. Możemy zrobić sobie wtedy taki, nie wiem czy mnie widzicie, mam nadzieję, że widzicie, zrobić taką tubę, nakropić wcześniej na rękę i oddychać ustami, ale możemy też inhalować wciągając nosem, oczyszczając nasze drogi oddechowe w ciągu dnia i również wieczorem, tak? Jeśli przyjdziemy do domu po ekspozycji na różnego rodzaju wirusy, bakterie, wszystko co gdzieś tam w naszym powietrzu, otoczeniu unosi się, to polecam oczyścić drogi oddechowe właśnie w ten sposób. Robić. Gorączka. To jest kolejny objaw przy koronce i tutaj olejkami, jakie polecam, jest mięta, imbir, cytryna, kurkuma, lawenda. Kurkuma działa bardzo silnie przeciwzapalnie, zresztą każdy z tych olejków działa. Jeśli użyjemy któregokolwiek, na pewno zadziała on pozytywnie na zmniejszając liczbę wirusów. No i też jeśli użyjemy takich olejków, które oczyszczą nasze drogi oddechowe, to zmniejszą ich ilość, właśnie wydalą w ten sposób. Mięta, imbir. Imbir działa na potnie. Jeśli posmarujemy na plecach i stopach, oczywiście odpowiednio rozcieńczone, to w taki sposób razem z miętą, bardzo dobrze połączyć jest go z miętą, to w taki sposób ochłodzi ciało, spowoduje zarówno imbir, jak i mięta, spowodują to, że zaczniemy się pocić i wszystkie wirusy właśnie przez nasze pory zostaną w ten sposób wydalone. Ponieważ nie tylko wydmuchując nos, nie tylko kaszel jest objawem, który pomaga pozbyć się wirusów, nadmiaru wirusów z naszego organizmu, ale też gorączka. Poprzez usuwanie, właśnie poprzez pocenie się usuwamy nadmiar wirusów, zbijamy gorączkę, gorączka w tym momencie spada i my czujemy się lepiej, bo spada też liczba wirusów w naszym ciele. Cytryna i lawenda. Lawenda uspokaja, wycisza, działa też przeciwbólowo, więc spokojnie możemy sięgnąć po te olejki przy gorączce. Często występuje też ból mięśni. I tutaj jest cztery olejki, takie, które polecam, które są polecane właśnie w badaniach przy takich bólach mięśni występujących na skutek infekcji wirusowej. Jest to na pewno mięta. Mięta daje takie uczucie łagodzenia, troszeczkę czasami grzeje, a czasami po prostu ochładza te nasze mięśnie, czasem je rozgrzewa i daje takie ukojenie w bólu, więc ten ból znika. Tutaj powinna jeszcze znaleźć się lawenda, ale Golteria, wintergreen, jak wolicie, możecie to
używać wymiennie tą nazwę. Golteria ma w sobie substancje, które działają właśnie przeciwbólowo i imbir. Imbir oprócz tego, że zadziała właśnie tak troszeczkę rozluźniająco na nasze mięśnie, troszeczkę je jakby zmniejszy ból, oprócz tego, że działa na potnie, to właśnie jeszcze zadziała na ból mięśni. No i tymianek. Tymianek troszeczkę rozgrzewa. Jest tym olejkiem, który nazywany jest olejkiem z grupy takich gorących, czyli zawsze musimy go rozcieńczać. Ja polecam wszystkie olejki rozcieńczać, ale właśnie niektóre bardziej, takie jak tymianek, imbir, golteria, mięta niekoniecznie, ale jeśli ktoś ma bardzo wrażliwą skórę, to też polecam rozcieńczyć. I teraz pytacie często, bo to były jakby olejki, których możemy użyć już w momencie, kiedy złapiemy jakiegoś wirusa i źle się czujemy. Ale pytacie często, czy można zabezpieczyć się olejkami. I tutaj zawsze powtarzam, że profilaktycznie możemy użyć każdego olejku. Profilaktycznie możemy użyć lawendy, chociażby nie jest takim oczywistym olejkiem przeciwwirusowym, ale fajnie się sprawdzi. Możemy użyć mięty, możemy użyć tej łagodniejszej mięty. Każdy olejek zadziała przeciwwirusowo, bo większość olejków właśnie, niektóre mają większe działanie przeciwwirusowe, inne mniejsze. Jedne większe przeciwbakteryjne, inne bardziej działają na grzyby. Ale każdy w jakimś stopniu, chociaż mniej, najmniejszym, zadziała profilaktycznie, zmniejszając właśnie ilość patogenów, w tym wirusów. Musimy pamiętać, żeby używać czystych olejków i stosować je regularnie. Jak używać? Aplikacja na stopy. Jeśli codziennie wieczorem posmarujemy sobie stopy wybranym olejkiem, często należy zmieniać olejki, tak? Regularnie ich używać, ale zmieniać na inne, ponieważ żeby nasz organizm się nie przyzwyczaił do jednego olejku, jakby uodpornił, to potrzebujemy troszeczkę zmienić ten chemotyp, czyli każdy olejek ma troszeczkę inne działanie i po prostu zmienić na jakiś czas jego stosowanie. Inhalacja z dłoni, to już powiedziałam, oczyszczanie dróg oddechowych, smarowanie olejku, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, olejki dostają się nie tylko tutaj przez nasze drogi oddechowe, nos, usta, więc inhalacja, wdychanie olejku, inhalacja z dłoni, ale również smarowanie tutaj okolicy uszu. Nie wiem, czy wiecie, ale były takie badania, które pokazywały, które przeprowadził niemiecki lekarz, już nie pamiętam jego nazwiska, ale przeprowadził te badania, które wykazały, że infekcje bardzo często zaczynają się od naszych uszu, więc jak wasze dzieci chorują, wy chorujecie często na przykład na ucho, to bardzo często to później idzie na dolne, górne drogi i dolne drogi oddechowe i chorujemy. Więc dyfuzja olejków, czyli w takim dyfuzorze, czyli urządzeniu, które rozprasza nam olejki eteryczne w pomieszczeniach naszego domu. Jeśli będziemy codziennie włączać na 2-3 godziny olejek, chociażby cytrynowy, zmieniając go na przykład z jakimiś innymi cytrusami. Cytrusy fajnie zmniejszają ilość patogenów występujących właśnie w pomieszczeniach naszych domów, to zadziałamy profilaktycznie. Także to jest tyle, jeśli chodzi o profilaktykę, zarówno jak i działanie olejków eterycznych przy różnych objawach już wystąpienia naszego koronkowego wirusa. Mam nadzieję, że dużo skorzystaliście. Jeśli jeszcze nie macie mojego poradnika olejków eterycznych, to możecie go kupić właśnie na tej stronie. Także jeśli ktoś z Was jeszcze nie ma takiego poradnika, a chciałby dowiedzieć się, ile używać olejku, jakich olejków używać, przy jakich problemach zdrowotnych, jak je rozcieńczać i zapoznać się z takim szerszym opisem olejków takich z domowej apteczki, 10 olejków, to właśnie w tym poradniku to znajdziecie, więc serdecznie zapraszam.
Ja się z Wami już dzisiaj żegnam, więc życzę miłego dnia i do zobaczenia. Dobranoc.